Dzisiaj będziemy studiować ten temat, który przez ostatni tydzień żeśmy czytali w czytankach, już o nim żeśmy rozważali. Potraktujmy teraz to studium jako takie podsumowanie, bo poselstwo trójanielskie jest poselstwem Boga do tego świata i ma taką szczególną cechę. Wiecie jaką? Jakbyśmy mieli powiedzieć jednym słowem, jakie to jest poselstwo Boże, co byście powiedzieli? To poselstwo trójanielskie. Ostatnie. Radosne też, ale to, co brat powiedział, to jest ostatnie Boże poselstwo do tego świata. A co to znaczy? Więcej nie będzie i jak ktoś go nie przyjmie, to co? To zostanie, zginie. To go już później nie będzie. I nie będzie dodatkowego czasu, kiedy będzie można się jeszcze jakoś zreflektować, nawrócić, dlatego że czas na nawrócenie jest do jakiego momentu? Dopóki pełni służbę arcykapłańską nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, dopóki trwa czas łaski, prawda? Tutaj Jarek na wstępie przeczytał teksty z Ewangelii Mateusza z 3 rozdziału, które mówią o Janie Chrzcicielu. W one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: upamiętajcie się, albo w starym przekładzie jest tam słowo użyte, pokutujcie, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Co to znaczy pokutować? Pamiętacie? Czym? Żałować za grzechy i co? Odwrócić się od nich. Dokładnie. Pokuta to jest serdeczna skrucha, żal za grzech, taki z serca płynący i odwrócenie się od tego grzechu. Pokutujcie, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. I Mateusz napisał o nim, albowiem tęci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa, głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Dlaczego mówię tutaj teraz o Eliaszu w kontekście poselstwa trójanielskiego? Pamiętacie, jak Pan Jezus określił Jana, ja już się ten wysypałem, powiedziałem o Eliaszu, o Janie Chrzcicielu. Pan Jezus powiedział o Janie Chrzcicielu, że to jest ten Eliasz, który miał przyjść. Pamiętacie te słowa? Dlatego, że w Starym Testamencie jest proroctwo, które mówi, oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Malachiasz zapisał te słowa Pana Boga, przepowiadające, że przyjdzie ktoś kiedyś w tym duchu i w mocy proroka Eliasza, ale patrząc na ten tekst, to możemy powiedzieć, że w życiu Jana Chrzciciela nie wypełnił on się całkowicie. Dlaczego? Jaki tutaj jest element, który pokazuje, że część tego proroctwa jest ciągle przed nami? Widzicie? Wielki i straszny dzień Pana. Co to jest wielki i straszny dzień Pana? Kiedy Pan Jezus po raz drugi przyjdzie na tą ziemię, ale nie jako niemowlę, tylko jako kto? Król królów, Pan panów, jako ten, który wykona wyrok, jaki zapadnie na sądzie. Wielki i straszny dzień Pana jest przed nami, a my, jako lud Boży ostatków, lud Boży czasów końca, mamy do wypełnienia poselstwo Eliasza, aby przekazać poselstwo trójanielskie temu światu, aby każdy miał możliwość dokonania wyboru, po której stronie się opowie. A są tylko dwie strony do wyboru. Albo strona Boga, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, albo strona szatana. Przeczytajmy i omówmy sobie tak szybko ten tekst, który mamy w 14 rozdziale Księgi Objawienia. Czytamy tam tak. Jan zobaczył kolejną wizję i opisał ją w ten sposób.
I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. I teraz te symbole, które tutaj zostały przedstawione, omówmy je po kolei, co one oznaczają. Pierwszy symbol, anioł. Kto to jest anioł? Posłaniec. To jest posłaniec, a tutaj w tym kontekście możemy powiedzieć, że to jest posłaniec Boga na ziemię, prawda? Kto może być tym aniołem? Może być ten mieszkaniec nieba, potocznie nazywamy ich aniołami, ale tym aniołem, tym posłańcem mogą być również ludzie. Czyli kto? My. Każdy z nas należący do Bożego Kościoła Ostatków. A którędy leci ten anioł? Środkiem nieba. Co to znaczy lecieć środkiem nieba? Żeby każdy go zobaczył. A powiedzcie mi, dlaczego to jest tak istotne, żeby każdy go zobaczył? Co ma ten anioł do wykonania? Ma przekazać ostatnie Boże poselstwo dla tego świata i dlatego leci środkiem nieba, żeby każdy mógł go zobaczyć. A co trzyma w ręce, pamiętacie? Nie słyszę. Widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał w ręce Ewangelię wieczną. Co to jest Ewangelia? Dobra nowina o czym? O zbawieniu, które jest w Jezusie Chrystusie. To jest dobra nowina o tym, że Pan Jezus kiedyś, 2000 lat temu, przyszedł na tą ziemię, rozpoczął swoją służbę i pokazał nam, jakim jest Bóg, jaki jest charakter naszego Boga. Objawił nam, że Bóg jest miłością, bo szatan przez wieki starał się wypaczyć obraz Boży w człowieku, przedstawiając Boga jako kogoś mściwego, okrutnego, czyhającego na nasze upadki, żeby się na nas zemścić. A Pan Jezus przyszedł i pokazał nam, że nasz Bóg, nasz Ojciec jest miłością. I tak bardzo nas ukochał, że posłał swojego Syna, aby to On zginął, żebyśmy my mogli żyć. Czy na tym się kończy Ewangelia? To jest dopiero początek. Bo kiedy Pan Jezus zmarł na krzyżu, to co się potem stało? Zmartwychwstał, a potem wstąpił do nieba, gdzie rozpoczął najpierw służbę w miejscu świętym, niebiańskiej świątyni, a potem, gdy przyszedł czas, przeszedł do miejsca najświętszego, gdzie oręduje za nami, a kiedy zakończy, wtedy przyjdzie, jak już powiedzieliśmy wcześniej, w ten wielki i straszny dzień Pana jako Król Królów, Pan Panów, przyjdzie wykonać wyrok, który teraz na sądzie zapada. A komu ten anioł zwiastuje tą Ewangelię wieczną? Wszystkim narodom, językom, ludom, każdemu człowiekowi mieszkającemu na tej ziemi. Pan Jezus, gdy odchodził z tej ziemi, gdy spotkał się ze swoimi uczniami, powiedział do nich: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To wielkie zlecenie jest dalej aktualne i teraz my jesteśmy adresatami tego zlecenia i to od nas Bóg oczekuje, że pójdziemy i tą Ewangelię wieczną światu ogłosimy. Omówiliśmy sobie to, jak ten anioł wygląda, jak leci, którędy i tak dalej, co ma w ręce. A pamiętacie te słowa, które mówią o tym, jak on się wypowiadał? Donośnym głosem. Czyli co robił? Krzyczał.
W języku greckim, w oryginale Apokalipsy, jest tam użyte słowo megafone. Mówił donośnym głosem, od tego jest nasze polskie słowo megafon, głośnik, prawda? On krzyczał. Dlaczego krzyczał? On leci przez środek nieba, żeby każdy go widział i głośno krzyczy, żeby każdy go usłyszał. On nie przemyka się gdzieś chyłkiem, nie mówi gdzieś tam szeptem na ucho, ale robi to w ten sposób, aby do każdego to poselstwo dotarło, bo wie, że to jest ostatnia szansa dla ludzi. Wie, że kolejnego poselstwa, gdy trzej aniołowie zakończą swoje, już nie będzie. Wtedy już się zakończy czas łaski i nie będzie możliwości skorzystania z ratunku. Co takiego krzyczy ten anioł? Od czego zaczyna? Bójcie się Boga. Co to znaczy? Szacunek, dokładnie. Bać się Boga to znaczy szanować Go, nie traktować jako kolegi, nie traktować jako kogoś tam równego nam, ale przychodzić do Niego ze świadomością, że jesteśmy stworzeniem w obliczu wszechpotężnego Boga, któremu nigdy nie będziemy mogli w żaden sposób dorównać. Jemu się należy szacunek, raz dlatego, że nas stworzył, dwa, że utrzymuje nas przy życiu, a trzy, że zbawił nas od grzechu i zapewnił nam życie wieczne. W Księdze Przypowieści Salomon napisał o bojaźni Bożej, że jest początkiem poznania, jest początkiem mądrości. Bojaźń Boża, ten szacunek okazany Bogu, wprowadza nas na ścieżkę prowadzącą do mądrości. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tą bojaźnią Boga, dlaczego powinniśmy się Boga bać, czy inaczej szanować Go? Ja sobie to pytanie zadałem, jak zobaczyłem w Piśmie Świętym odpowiedź na nie. W Psalmie 34 Dawid zapisał bardzo ciekawe rzeczy, bardzo ciekawe słowa. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Ten, kto przychodzi do Pana Boga z szacunkiem, korzysta z ogromu Jego błogosławieństw, z Jego miłości, miłosierdzia, z tego wszystkiego, co Bóg bardzo chce nam dać. Tylko żebyśmy my chcieli to od Niego otrzymać. Przyjąć, tak. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę. Jak możemy oddać chwałę Panu Bogu? W jaki sposób człowiek może oddać chwałę, oddać pokłon Bogu? Przez posłuszeństwo, dokładnie. W Ewangelii Mateusza mamy zapisane kazanie na górze i tam jest taki fragment, w którym Pan Jezus powiedział do ludzi słuchających Go: tak niech świeci wasza światłość przed ludźmi, aby co widzieli? Wasze dobre uczynki i kogo chwalili? I chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. A w Ewangelii Jana jest zapisane, że przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. A tym owocem co jest? Nasze dobre uczynki, nasze posłuszeństwo, które polega na wypełnianiu Bożego prawa. W liście do Efezjan apostoł Paweł napisał bardzo ważne słowa. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Albowiem czynem Jego jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili. Zastanawialiście się kiedyś nad tym tekstem? Bożym czynem jesteśmy stworzeni do czego?
do dobrych uczynków, czyli do tego, żeby Bogu oddawać chwałę, a Pan Bóg to już przygotował dużo wcześniej. W księdze Jeremiasza jest taka historia, kiedy Bóg polecił Jeremiaszowi udać się do domu garncarza. Pamiętacie tą historię? I Jeremiasz poszedł do domu garncarza i zaczął się przypatrywać, jak ten robił swoją robotę na kole. Lepił jakieś naczynie. No i Jeremiasz tak się patrzył, aż co się stało. Pamiętacie to? Albo coś tam było w tej glinie, albo drgnęła ręka temu garncarzowi, że się to naczynie zwichrowało, prawda? Ja pamiętam, jak u nas w domu z 20 parę lat temu wymienialiśmy podłogi i taki majster z Chrzanowa kładł parkiet. I mój wujek przyszedł i bardzo mu się podobało to, jak ta jodełka tak była układana i tak się patrzył, na to patrzył, a po chwili się pyta tego majstra, czy może się przyglądać. A ten był taki dowcipny i mu powiedział, że jest tylko jeden taki majster, co lubi, jak mu się na ręce patrzy. Policjant na skrzyżowaniu. I wiecie, tutaj ten garncarz może też, jak ten Jeremiasz tak przyszedł i się gapił, no to wtedy mu się ta ręka omskła. No i naczynie, które miało być ładne, użyteczne, do niczego, prawda? I co ten garncarz zrobił z tą gliną? Wyrzucił ją? Ugniótł, na nowo położył na kole i na nowo zaczął formować, prawda? I jak Jeremiasz wyszedł z tego domu, to Pan Bóg do niego powiedział, czy ja z wami, domu judzki, nie mogę uczynić tak, jak ten garncarz zrobił z tą gliną? Może Pan Bóg, czy nie może? A bardzo często nie może. A wiecie dlaczego? Bo my nie chcemy. Tamte słowa, które napisał apostoł Paweł do Efezjan, czynem Jego stworzeni jesteśmy w kim? W Jezusie Chrystusie do uczynków dobrych, które Pan Bóg już dawno przygotował, żebyśmy w nich chodzili. To jest mowa o nowonarodzeniu, o stworzeniu nowego człowieka, o tym, że ja rozumiem, że jestem grzeszny i rozumiem, że to jest złe. I widzę, że Jezus przyszedł, aby odkupić moje winy i zbawić mnie od grzechu. A Bóg chce zmienić mnie na swój obraz i na swoje podobieństwo. Bóg chce, żebym był taki, jak w założeniu miał być człowiek. Pamiętacie opis stworzenia? Wszystko Pan Bóg uczynił swoim słowem z wyjątkiem człowieka, prawda? Pan Bóg, tak obrazowo mówiąc, ubrudził sobie ręce, kiedy stwarzał nas, bo ulepił nas z gliny, prawda, z prochu ziemi. I to naczynie, które było naczyniem doskonałym, przeznaczonym do świętego użytku, po jakimś czasie zepsuło się, bo Adam i Ewa dali się zwieść szatanowi i zgrzeszyli. A Pan Bóg chce, żeby każdy z nas był tym dobrym, doskonałym naczyniem przeznaczonym do świętego użytku. I dlatego chce wziąć tą glinę, z której my jesteśmy ulepieni, ugnieść na nowo i uformować nas na swój obraz, na swoje podobieństwo, stwarzając w nas swój charakter teraz, tutaj, na tej ziemi. Ellen White napisała, że jest jedna jedyna rzecz, którą z tej ziemi weźmiemy do nieba. Właśnie nasz charakter. I Pan Bóg chce ukształtować go w nas na nowo, abyśmy żyli tutaj Jemu na chwałę. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, bo co? Bo nadeszła godzina sądu Jego. A kiedy nadeszła godzina Jego sądu? Poproszę o datę dokładną. 22 października 1844 roku. A skąd to wiemy? A z którego dokładnie proroctwa?
z Księgi Daniela i tam proroctwo o 2300 wieczorach i porankach zapisane w 8 rozdziale tego proroctwa, tej księgi. A gdzie ten sąd się odbywa? Proszę? W świątyni, w miejscu najświętszym, w świątyni, która jest w niebie. Nasz arcykapłan Jezus Chrystus odbywa tam ten sąd. A kto jest podsądnym? Kto jest osądzany? My, każdy człowiek. Są teksty w Piśmie Świętym, jest tekst, który mówi, że sąd zaczyna się od kogo? Od domu Bożego, prawda? Ale na tym sądzie jest osądzony każdy człowiek, każdy z nas. Jak wygląda ten sąd? Jest oskarżyciel. My osobiście tam nie stajemy, ale w pewnym momencie wywołana jest sprawa każdego z nas. Jest oskarżyciel, który co mówi? A mówi prawdę, czy kłamie? Nie potrzebuje kłamać, nie? My dobrze wiemy, że nie potrzebuje kłamać. Wystarczy, jak on nas powie samą prawdę, to na nie jeden wyrok śmierci żeśmy zasłużyli w swoim życiu. I teraz, co z nami, jeżeli jesteśmy winni? Jeżeli pozwolicie, włączę wam teraz taki filmik. On jest tak troszeczkę żartobliwie może utrzymany, ale prawda, która z niego, w nim jest pokazana, jest bardzo poważna. Obejrzyjcie, nie ma tłumaczenia takiego z lektorem, ale są napisy. Next. File, please. Mm-hmm. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things, too, you know, to offset the bad things. Like, one time, I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. Mm-hmm. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh, yeah. I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa. I donated blood every month. And I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. Mm-hmm. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Myślę, że rozumiecie przesłanie tego filmu, prawda? Białe kartki, co oznaczają?
Proszę? Dobre uczynki, prawda? Czerwone nasze grzechy. A co tak naprawdę ma za znaczenie? Kto stanie na tej wadze? Nawet jakbym miał 99% białych kartek w tych aktach, to co mi to pomoże? Oczywiście lepiej mieć te białe kartki niż czerwone, ale i tak na tej wadze musi stanąć Jezus. Jeżeli On staje na tej wadze, to nie ma dla mnie żadnego tutaj strachu, niebezpieczeństwa. Nie obawiam się, jaki będzie wynik tego mierzenia. Bo jeżeli ja będę musiał sam stanąć na tej wadze, no to wtedy też wynik jest jasny i bez żadnej wątpliwości. Bójcie się Boga, oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. I teraz taki fragment poselstwa pierwszego anioła, które dawniej nie doceniałem. Pamiętam, że jak pierwsze czytałem objawienie, pierwsze kilka razy, jak się nad tym zastanawiałem, to myślałem, że ten tekst to jest taki ozdobnik, taki wiecie, tak po bizantyjsku, żeby tam treści dołożyć. Dopiero później zrozumiałem, jaka ważna i głęboka treść jest w tym fragmencie. Oddajcie pokłon komu? Temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. W tym tekście są dwie bardzo ważne prawdy podkreślone. Pierwsza, kto stworzył ziemię? Czy ziemia i życie na ziemi powstało w wyniku ewolucji czy stworzenia? Pan Bóg jest stworzycielem. Natomiast zdecydowana większość ludzi, a w tym nawet niektórzy adwentyści, wolą mówić, że powstaliśmy w wyniku ewolucji i że naszym przodkiem jest małpa. Wiecie dlaczego? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Ja doszedłem do takiego wniosku, że człowiek woli mówić, że pochodzi od małpy niż od Pana Boga, bo wiemy i tak jakoś czujemy, że na końcu będzie trzeba zdać sprawę, prawda? No i kogo będzie sądzić małpa? Ludzie wolą wykluczyć to ze swojej świadomości, że jest Bóg i że ten Bóg nas stworzył i że On kiedyś poprosi nas o zdanie rachunku z naszego życia, z naszego zachowania i wolą sobie wmawiać, że pochodzimy od małpy. A wiecie, jaka druga ważna rzecz jest w tym fragmencie zachowana? Jakby ktoś miał Biblię Nowego Przekładu, Biblię Warszawską i otworzył ten 14 rozdział objawienia, to tam pod tym tekstem są te odnośniki do innych miejsc w Biblii. I tam jest odnośnik do drugiej Księgi Mojżeszowej, do 20 rozdziału. Nie pamiętam, którego wiersza, ale może ktoś, jak widzę, że szukacie, przeczyta. Druga Mojżeszowa, 20 rozdział, który wiersz? Proszę? 11. Wiecie, co jest w tym 11 wierszu? Co jest w 20 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej? Przykazania. A 11 wiersz to jest fragment którego przykazania? 4, który mówi o tym, żeby pamiętać o dniu sabatu, aby go święcić. Pan Bóg w tym fragmencie po raz pierwszy w poselstwie trójanielskim odnosi się do swoich przykazań i do ważności dnia sobotniego. Druga Mojżeszowa, 20 rozdział, 11 wiersz brzmi prawie, że identycznie do tego, co mówi pierwszy anioł. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Ellen White w książce Doświadczenia i widzenia, gdy pisze na temat poselstwa pierwszego anioła, komentuje je w ten sposób. Jego celem było obudzenie ludu i doprowadzenie go do punktu próby, w którym ma się opowiedzieć za lub przeciwko prawdzie. To jest cały czas aktualne. Ellen White opisywała to, kiedy poselstwo pierwszego anioła zostało rozpoczęte. Rozpoczęte zostało jego głoszenie w latach 40. XIX wieku. Pierwszy anioł miał na celu i dalej ma na celu pobudzenie ludzi do refleksji nad tym, w jakim miejscu się znajdujemy. Abyśmy
opowiedzieli się za Bożą prawdą, za tym, co jest w Piśmie Świętym napisane. Dalej czytamy, że pierwszy anioł tak de facto nie kończy swojego wołania, ale w pewnym momencie do niego dołącza się drugi anioł i teraz obaj wołają. A co woła drugi anioł? Jego poselstwo można by streścić w dwóch słowach. Pamiętacie jakich? Upadł Babilon. A drugi anioł szedł za nim i mówił: upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. Babilon, jakie są początki Babilonu? Pamiętacie? Wieża Babel, prawda? Czas po potopie, kiedy ludzie zaczęli na nowo napełniać ziemię, w pewnym momencie postanowili wbrew Bożej woli zgromadzić się, zamiast napełniać ziemię, zgromadzić się w jednym miejscu i postanowili wybudować miasto i wielką wieżę, która by była dla nich schronieniem na wypadek nowego potopu, pomimo tego, że Bóg powiedział, że więcej nie będzie takiego potopu. Wieża Babel to miejsce, wokół którego powstało miasto Babilon. Co znaczy słowo Babel? Pomieszanie, prawda? Babilon jest kojarzony z pomieszaniem. Wtedy na wieży Babel Pan Bóg pomieszał ludziom języki, a Babilon jest symbolem pomieszania prawdy z fałszem. Bo wiecie, kiedy szatan zwodził człowieka, to bardzo szybko się nauczył, że samo kłamstwo jest bardzo słabo przyswajalne. A o wiele bardziej strawne jest, kiedy się poda taką mieszankę prawdy z kłamstwem. I możemy to na historii ludzkości zobaczyć, że faktycznie te systemy ateistyczne, które zaprzeczały istnieniu Boga, one bardzo szybko upadały. Ale te, które mają wymieszaną prawdę z fałszem, mają się bardzo dobrze i istnieją przez tysiące lat. Babilon był potężnym miastem, miastem, które było największym miastem w swoich czasach na ziemi. Ogromny przepych, bogactwo, ale też odstępstwo od Boga. I Babilon stał się symbolem również odstępczej potęgi, która będzie działać do samego końca historii tego świata. Jest wiele symboli w Apokalipsie, które przedstawiają Babilon, począwszy od ziemi wychodzącej z morza, zwierza wychodzącego z morza. Tutaj mamy ilustrację przedstawiającą kobietę siedzącą na szkarłatno-czerwonej bestii, której imię też jest Babilon. To jest kolejna odsłona tej samej potęgi, która działa, mając moc od szatana, a którą możemy zidentyfikować na podstawie Słowa Bożego jako odstępczą moc religijną, system papieski rzymskiego katolicyzmu. I tutaj mamy w tej symbolice przedstawionej przez drugiego anioła pewien bardzo istotny szczegół. Co robi Babilon z narodami, pamiętacie? Upija winem szaleńczej rozpusty. Czego symbolem jest rozpusta w Piśmie Świętym? Odstępstwa od Boga. Cudzołóstwo jest symbolem odejścia od prawdziwego Boga i skierowania się do Boga fałszywego. Ta kobieta, która symbolizuje tą odstępczą moc, upija winem odstępstwa, winem fałszywej religii wszystkie narody. Jest to przeciwstawienie tego, co zrobił Pan Jezus, kiedy ostatniego wieczoru przed swoim aresztowaniem i przed ukrzyżowaniem Pan Jezus z uczniami spożywał ostatnią wieczerzę, między innymi podał im kielich tego czystego, niesfermentowanego wina, które było symbolem z jednej strony jego krwi, ale z drugiej strony symbolem również jego prawdziwej nauki, która jest czystą prawdą. Babilon nie podaje czystej nauki, ale wino odstępstwa, szaleńczej rozpusty. W książce Doświadczenia i Widzenia czytamy z kolei o tym poselstwie takie słowa. Gdy kościoły odrzuciły przyjęcie poselstwa pierwszego anioła,
odrzuciły tym samym światło z nieba i utraciły łaskę Bożą. Lecz umiłowani Boga przyjęli poselstwo, Babilon upadł i opuścili kościoły. Jest tu mowa o wyjściu z różnych kościołów, z kościoła katolickiego, z kościołów protestanckich, ludzi, którzy przyjęli to poselstwo, bój się Boga, miej szacunek dla Niego, oddaj Mu chwałę poprzez właściwe uczynki. Pamiętaj o dniu sądu i przestrzegaj Bożych przykazań. Kościoły, które to poselstwo odrzuciły, pozostając na gruncie swoich doktryn nie do końca zgodnych z Pismem Świętym, czytamy, utraciły Bożą łaskę. Ale wielu ludzi z tych kościołów wyszło i wiemy, że wielu ludzi jeszcze z tego Babilonu wyjdzie na wezwanie Boże. Do dwóch aniołów dołącza się w końcu trzeci i czytamy, że ten trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc znowu donośnym głosem. To jest ostatnia część ostatniego Bożego poselstwa do świata. I ten anioł znowu bardzo głośno krzyczy. Ellen White napisała, że gdy zakończyła się służba Jezusa w miejscu świętym, bardzo ładnie jest to opisane i ciekawie w liście do Hebrajczyków, inauguracja służby w miejscu świętym niebiańskiej świątyni Pana Jezusa po Jego w niebo wstąpieniu. Gdy zakończyła się służba Jezusa w miejscu świętym w roku 1844, a przeszedł On do Najświętszego i stanął przed arką zawierającą zakon Boży, wtedy wysłał innego potężnego anioła z trzecim poselstwem do świata. Anioł ten otrzymał do ręki pergamin, stąpił na ziemię, aby w mocy i w majestacie nieba głosić straszne ostrzeżenie wraz z okropną groźbą, jaka kiedykolwiek była dana ludziom. To poselstwo zostało podane w celu ochronienia dzieci Bożych poprzez wskazanie na będący tuż przed nimi czas pokus i trwogi. Widziałam trzeciego anioła, jak kierował ich wzrok w górę i ukazywał zawiedzionym duszom drogę do Najświętszego w świątyni niebiańskiej. Trzeci anioł mówi już bardzo bezpośrednio, nie owija w bawełnę, ale tak jak się mówi, prosto z mostu grzmi, bo jeżeli ktoś tego poselstwa nie przyjmie, odrzuci je, nie będzie dla niego już później żadnego ratunku. I co takiego mówi trzeci anioł? Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samoczyste wino gniewu Bożego. O jakim zwierzęciu jest tutaj mowa? Jeden rozdział wcześniej, 13 rozdział objawienia, opisuje dwa zwierzęta. Pierwsze zwierzę wychodzące skąd? Z morza, a drugie z ziemi. Nie mamy czasu tutaj się wgłębiać teraz we wszystkie szczegóły, ale wiemy, że zwierzę wychodzące z morza przedstawia właśnie ten Babilon, odstępczy system religijny, który rządził światem przez 1260 proroczych dni, czyli lat. Jedna z jego głów była śmiertelnie raniona, ale potem ta rana była wygojona. Natomiast później pojawia się zwierzę wychodzące z ziemi. To zwierzę symbolizuje Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. I w tym 13 rozdziale czytamy słowa, które nam jednoznacznie identyfikują, o czym mówi trzeci anioł. Że trzeci anioł mówi o tym zwierzęciu wychodzącym z morza i o posągu, który stawia dla tego zwierzęcia to drugie zwierzę wychodzące z ziemi. Bo o zwierzęciu wychodzącym z ziemi jest napisane, dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Natomiast trzeci anioł ostrzega, że jeżeli ktoś odda pokłon temu zwierzęciu jego posągowi albo przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, ten zginie. A o co chodzi z tym znamieniem przyjmowanym na czoło albo na rękę? Czemu jest to przeciwstawione? Przypominacie sobie coś takiego? Na samym początku 14 rozdziału objawienia jest mowa o 144 tysiącach. A te 144 tysiące zostały opatrzone czymś takim specjalnym. Pamiętacie czym?
Jaką pieczęcią? Bożą pieczęcią, którą przyjmuje się gdzie? Też na rękę i na czoło? Tylko na czoło, prawda? Znamie bestii, które jest dawane ludziom albo na rękę, albo na czoło, jest przeciwstawione Bożej pieczęci, którą można przyjąć tylko na czoło. Dlaczego czoło? Z czym kojarzy nam się tutaj czoło, nasza głowa? Z umysłem, z ośrodkiem odpowiadającym za podejmowanie przez nas czego? Decyzji, prawda? Pamiętacie 12 rozdział listu do Rzymian i tam na początku Paweł pisze takie słowa, żebyśmy składali nasze ciała jako ofiarę przyjemną Bogu, prawda? Żywą, przyjemną Bogu, a potem wyjaśnia, o co tak naprawdę chodzi. Co ma być tą ofiarą? Nasza rozumna służba. Pan Bóg nie chce, żeby ktokolwiek służył Mu przez przypadek, przez pomyłkę, ze strachu. Pan Bóg przyjmuje służbę wtedy, kiedy człowiek oddaje Bogu swoje serce. Kiedy zastanowi się i podejmie decyzję tak, ja chcę iść za Jezusem. To jest ta rozumna służba. I dlatego Bożą pieczęć można przyjąć tylko i wyłącznie na czoło. Natomiast jeżeli chodzi o znamie bestii, szatanowi nie zależy, czy ktoś się zastanawia, czy się nie zastanawia. Jemu zależy, byle tylko nie służył Bogu. Są ludzie, którzy świadomie podejmują decyzję pójścia za szatanem, a są ludzie, którzy nawet sobie z tego nie zdają sprawy, ale swoimi uczynkami tego dowodzą. O tych ludziach trzeci anioł mówi: i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego, z kielicha jego gniewu, i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. O co chodzi z tymi mękami? Apostoł Juda napisał w swoim liście o przykładzie ognia wiecznego. Pamiętacie, kto był takim przykładem ognia wiecznego? Sodoma i Gomora. To jest przykład ognia wiecznego, ale nie dlatego, że wiecznie płonie i się dymi, ale dlatego, że skutki tego ognia trwają na wieki. Kto zginie, już nie powstanie z martwych. W kolejnym rozdziale 15 Jan opisuje inny znak, który zobaczył na niebie i pisze: wielki i dziwny. 7 aniołów z 7 ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży. Opisuje wylanie plag na tych, którzy nie mają na swoich czołach Bożej pieczęci. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamie jego imienia. Trzeci anioł mówi bardzo jasno i otwarcie ostrzeżenie. Wybór należy do nas. Po której stronie chcemy stanąć? Czy stajemy po Bożej stronie, czy nie? I koniec poselstwa trójanielskiego to jest bardzo ciekawy tekst. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy co robią? Przestrzegają przykazań Bożych ilu? Kiedyś rozmawiałem z jedną osobą, która należy do kościoła protestanckiego i tak rozmawialiśmy i zapytałem, czy pierwsze przykazanie należy przestrzegać, drugie, trzecie, piąte, szóste do dziesiątego, a na końcu się zapytałem o czwarte. 9 razy była bez wahania odpowiedź tak, ale jak się zapytałem o czwarte, oj, to wchodzimy na bardzo śliski grunt, tak? To zbawienie z uczynków? No to dlaczego 9 należy przestrzegać, a tego czwartego nie? Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. I tutaj jest przedstawiona grupa osób zbawionych szeroka. Tutaj są przedstawieni ci, którzy są tą Bożą resztką i ci, którzy wychodzą z Babilonu. W 12 rozdziale objawienia jest pokazana węższa grupa. Jest mowa o
potomstwu niewiasty, czytamy tam na końcu 12 rozdziału, że zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie, powinno być Jezusa. A świadectwem Jezusa, co jest? Jest duch proroctwa. Mamy niesamowity przywilej, że znamy Boże poselstwo do nas, do świata na ten końcowy czas, że mamy Słowo Boże, mamy świadectwo Jezusa. Od nas zależy, co z tym robimy. Trzej aniołowie głoszą wieść. My tą wieść też głosimy. Musimy być czujni i pamiętać, w jakim czasie żyjemy. Musimy pamiętać o tym, że Boża Ewangelia to jest dobra nowina o tym, że kto przyjmuje Chrystusa, ma niesamowitego zastępcę na sądzie. Ale Jeremiasz napisał, że kiedy będziemy szukać Boga, to go znajdziemy kiedy? Z całego serca będziemy go szukać. Na koniec chcę wam przypomnieć jedną z przypowieści Pana Jezusa. Często o niej mówię, bo jest to dla mnie coś bardzo takiego głębokiego. Pamiętacie, jaki jest opis w drugiej Księdze Mojżeszowej pierwszego święta Paschy? Święto Paschy zbiegło się w czasie ze śmiercią pierworodnych, z ostatnią plagą, prawda? I Pan Bóg rozkazał Izraelitom, aby każdy z nich tego dnia zabił baranka. Ten baranek miał być upieczony w całości i spożyty, a z krwią tego baranka co należało zrobić? Pomazać odrzwia domów, prawda? A jak mieli jeść tego baranka? Przypominacie sobie? W pośpiechu, ubrani, prawda? Siadali do kolacji, ale nie ubrani w piżamki, tylko ubrani do drogi, buty na nogach, biodra przepasane, a laska miała być w ich ręce. Mieli być gotowi, żeby w każdej chwili wstać i wyjść. I tej nocy w całej ziemi egipskiej rozległy się krzyki. Z jednej strony krzyki rozpaczy, bo co się stało? Pierworodni zmarli, a z drugiej strony krzyk: wstań i wyjdź. Izraelici z Egiptu wstali wtedy, wyszli i więcej tam nie wrócili. I teraz my czekamy na ten krzyk: wstań i wyjdź. Przypowieść o 10 pannach mówi, jak to wygląda. Czym różniły się mądre panny od głupich panien? Pamiętacie? Miały zapas oleju. Zgoda, to jest prawda, ale tam w 10 wierszu 25 rozdziału Ewangelii Mateusza jest takie malutkie, króciutkie słówko. Na wesele weszły te, które były gotowe. Ile się przygotowywało? Wszystkie się przygotowywały. Wszystkie 10 panien to są adwentystki. Symbolizują nasz Kościół. Nie kogoś, kto jest spoza Kościoła. To nie tak, że 5 mądrych panien to adwentyści, a 5 głupich to inni. Wszystkie 10 panien to są adwentystki. Wszystkie mają Słowo Boże, Biblię, bo wszystkie mają lampy, prawda? Wszystkie mają Ducha Świętego, bo te lampy płoną. Każdy z nas otrzymuje zadatek Ducha Świętego. Co przegapiły te głupie panny? Te głupie panny nie zauważyły, kiedy został wylany późny deszcz. I potem Ducha Świętego im brakło.
Potem poszły i szukały, czy może nie znajdą. A jak wróciły, to co usłyszały, pamiętacie? Pan Jezus wyszedł, popatrzył na nie i powiedział: nie znam was. To jest bardzo ważne, żebyśmy my czegoś takiego nie usłyszeli. Przygotowywać się całe życie, a potem się okazać nieprzygotowanym. No to większej tragedii chyba nie można sobie wyobrazić. Dlatego ważne jest, żebyśmy skończyli się przygotowywać i byli teraz już gotowi na spotkanie z naszym Zbawicielem. Amen.